Witajcie, myszki, z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Hadron 4 na autokrycji The Great War Redux. Jako wielki ching! W ostatnim odcinku zakończyliśmy wielką rewolucję Shinhai, chyba tak się to powinno czytać. I teraz dostaliśmy epidemię i musimy znaleźć lekarstwo na to. Tak, więc w głównej mierze znowu walczymy z tymi. Jak sami widzieliście, nie jest to zbyt dobre dla nas, ale powoli sobie załatwiamy. Mamy hiperinflację? Tak, mamy hiperinflację. Więc to, co w głównej mierze chcemy zrobić, to sobie najpierw to wszystko usunąć, po czym po prostu zajmiemy się tym, co powinniśmy się zająć. Tak naprawdę zajmiemy chyba wszystkie ich trzy główne miasta, po czym musimy po prostu się przebić. Jednak ich dywizje mają coś. Nasz sojusznik w sumie... Nasz sojusznik to on po prostu sobie tutaj stoi. Nic nie robi. Więc jest ciekawie. Będzie tylko jeden prawdziwy... Będzie tylko jedna prawdziwa Mongolia, czyli Tuwa. A tutaj, no tutaj sobie dzięki tej kolei nawet dobrze radzą, o dziwo. No, ta kolej to im daje coś. Haman, Harbin, Pinsuje. Tak, chciałem tylko sprawdzić. Więc teraz musimy już po prostu przejąć te wszystkie prowincje, które miałyby jakiekolwiek punkty zwycięstwa. Tak jak to robiliśmy w poprzednich odcinkach, tylko teraz tak na serio. Z tymi to nic nie możemy zrobić, ponieważ niestety mają gwarancję. Jak ktoś ma gwarancję, no to mało co można zrobić. My tak naprawdę już wyszliśmy z tamtego. Tutaj czy coś mamy? Możemy sobie zmienić na ten lepszy. Więc tak. Usuniemy sobie wreszcie korupcję w armii. To byłoby fajne dostać na samym początku. I w międzyczasie my chcemy tutaj oczywiście... Chcemy oczywiście tutaj zdobyć możliwość, żeby mieć tą szczepionkę, bo wtedy po prostu będziemy mogli się pozbyć tamtego. Oczywiście ono samo minie, prędzej wydaje mi się, że samo minie z siebie niż że my znajdziemy szczepionkę. No, mam 2 lata, więc może się nam uda. Ale w międzyczasie my tutaj powinniśmy już sobie wybierać rzeczy. W ogóle ta produkcja Mausera nas... Wydaje mi się, że ona nas trochę uratowała. Okej. Tutaj Austro-Węgry dołączyły, co oznacza, że ożywili dosłownie Włochy. Włochy zostały ożywione. I ja też chciałbym do nich dołączyć, tylko że mamy tutaj taki wielki problem z tym, że jest ich trochę, więc najpierw musimy sobie usunąć, więc może najpierw sobie włączmy to. Okej, tutaj jest jakaś idea była. A, że teraz mają to dopiero. Że teraz się zaczyna. Ej, jak teraz się zaczyna, to nie powiem. Może nie być aż tak dobrze dla nich. Wierzę, że Osmanowie to nic nie robią. No, z Osmanami to AI to sobie nie radzi, więc... Więc się nie dziwmy. Dostańmy sobie w takim razie to. To tutaj... Po co nam demokracja? Chyba nie będziemy demokracją. W takim razie sobie najpierw zrobimy to, bo to low legitimacy to nie jest aż takie złe koniec końców obecnie. To jest złe. Dlaczego? Czego my to mamy nadal? Mieliśmy jeszcze do tego Army Corruption, czy nam się po prostu to zrobiło na samym końcu? To jest... To jest...
dziwne. Więc teraz te ikonki są... Ej, powiem tak, szczerze, te ikonki są takie słabsze w porównaniu do innymi, ale pomyśleć, że Chiny dostały drzewko tylko po to, żeby miały drzewko, więc więc się trochę nie dziwię. Tutaj, czy coś możemy zrobić? A tyle nie mamy na pełny poziom. Właśnie o to chodzi. Możemy samoloty w sumie spróbować coś porobić. Może coś to nam da. Tutaj Serbia zaatakowała. Widzicie, to tak naprawdę Serbowie. Nie wiem, po co są te rzeczy. Bo realnie ja to robię, dlatego że jak sami widzicie, to jest nawet OP. Ale z drugiej strony nie wiem, co to ma niby pomagać z tym, że ma to zwiększać. Realnie nie zwiększa. Więc... tak naprawdę chyba nie powinienem nawet tego robić z strategicznego punktu widzenia. Żeby moja armia wygląda, jakby nie miała sobie poradzić z Tybetem. I dlaczego nie mamy fabryk na to? Po tym całym czasie na ten fabryk nie mamy. No, gdzieś tutaj, co to jest? Tak, Payment of Indemnities, to na pewno będziemy chcieli. What? Można było tak, żeby mieć to drzewko i być tu? A mnie chyba chodziło o to, że jak tutaj coś jakoś poszliśmy, ale realnie rzecz biorąc, to... tak, bo mamy to minus 30%. A, dobra, tutaj się rozpoczęły rozmowy pokojowe, więc mogą się trochę gra ścinać. To znaczy, że nie są... oni są przeciwko nam. Czy my możemy dołączyć już do was? The Great War? Kurde, nie możemy. Ale mogą się po prostu rozłączyć. Dobra, Niemcy chyba wygrały, bo na tym wygląda. W tym samym momencie Austria. Czekaj. On żyje? Wow, gościa nie zabili. Tutaj, nie powiem, jest dziwne, bo się rozbili. Tutaj Węgry stworzyły sobie takie dziwne państewko. Wy wygraliście tą wojnę, czy... jak to wreszcie? Victors? Jak wyście przegrali tą wojnę? Centralne siły przegrały tą wojnę. Jak? Okej, okay, ktoś znalazł szczepionkę. Okej, okay, Węgry zostały obalone. W skrócie. Mamy Królestwo Polski, zachodnią Ukrainę. Królestwo Polski ma content. Nice. Wydaje mi się, że ma content, tylko pytanie jest taki jaki. Nie, to chyba taki content typowo, jakby Austria miała ich wyzwolić. Wiktor Emanuel abdykuje. To pytanie, czy ktoś po nim przychodzi, czy nie. Umberto II niby. No i trochę ma minusów. Tutaj Irlandia. No, Irlandia przeciwko Irlandii, przeciwko Wielkiej Brytanii. Wojna domowa. Ciekawa. Tutaj tego nic nie zrobimy. Tutaj możemy zacząć robić te rzeczy. Louis musi mieć 16 lat. Kiedy on kończy 16 lat? Nie wiem. No, no, jak na razie to ja chciałbym to zdobyć, tylko że oni mają gwarancję. Oni zdobyli jakąś gwarancję, czy... a, to jest podstawowe drzewko. Ja się zastanawiałem, bo tam jedno państwo miało właśnie to drzewko i takie, o, może pójdę w to, a później takie, a nie, to jest podstawowe drzewko. Okej. Okay. Tutaj mijo. Italian Civil War. Ciekawe.
możemy wesprzeć Włochy. Chiny wspierają Włochy w wojnie domowej. Dobra, możemy obiecać pokój. Nie. Albo możemy wysłać armię. Okej, okay, więc tak, powoli sobie to będziemy robić w takim razie. Szczerze powiem, ten odcinek zadecyduje, co w przyszłości będzie, bo ja naprawdę zastanawiam się, co takiego jeszcze z Chinami możemy porobić, bo wszystko, co byśmy chcieli zaatakować, albo jest, było w frakcji. What? Czekajcie. Wielka Brytania, to są wasze marionetki. Jesteście marionetką. Francja tam zrobiła oczywiście swoje. Czyli Japonia jest... Czekajcie, czyli... Rosja... Nie ma nic, okej. Okay. Rosja... Farm Crisis, Army Restriction... Mamy jeszcze opcję zaatakowania Rosji. To nie jest aż taka zła opcja. Tylko najpierw musimy się pozbyć tych wszystkich minusów. Mamy te minusy. Ja naprawdę nie wiem, jak się pozbyć tego Beijing Army. Ja myślałem, że to jest to. Ale po czym tak spojrzałem sobie na wszystko i takie... Nie, to nie jest to. Dobra, zajmijmy się tym. Pui jeszcze nie ma 16 lat, więc jak będzie miał... To i tak naprawdę nic nie możemy zrobić w tym drzewku, póki Pui nie ma 16 lat. Tutaj tak mało co jest. Tutaj już nic zbytnio nie ma. O, wreszcie jest na czasie. Okej. Okay. No, tak naprawdę w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy odzyskali jakiekolwiek fabryki, bo potrzebujemy ich. Oraz żebyśmy, jak już tutaj mamy, to tutaj zrobili wszystko. Bo jak to zrobimy, to... Okej. Okay. Jest, wreszcie możemy. Możemy tak. Możemy to zrobić. You need to overthink and highest legitimacy or to be the victor of Great War to avoid the warlords collapsing the empire. Compromise with war will never restore imperial power again. Okej. Okay. Wszystkich ich zniszczymy. Chyba dobrze wybrałem. Wydaje mi się, że myślałem o tym, co z tamtym rzeczą będzie. Po czym skończyło się... O nie... Nie wiem, kto to jest. po czym skończyło się na tym, że to dali nam i dosłownie jedno kliknięcie myszki i... usunęło. Dobra, zajmiemy się tym. Trochę mi się nie podoba z tym, że tak naprawdę centralne siły chyba mogły wygrać tą wojnę i nie wygrały. Możemy robić pociągi. To jest fajne. Meksyk znowu ma rewolucję. Taką rewolucję w sumie amerykańską. Właśnie, jak tam z wojną domową w Ameryce, kto wygrał? Wygrali ci. A nie, w tym, co ja mówiłem, co z wojną domową? W pierwszej serii miałem wojnę domową w Ameryce. Dobra, trochę głupotę powiedziałem dla was. Tak, można tutaj mieć wojnę domową w Ameryce. Nie należy do najciekawszych rzeczy. Okej, okay, mamy te samoloty po tamtych gościach. Tutaj jakiś gość umarł. Mamy ten consumer goods, no to możemy sobie go zmienić.
Tego, czy mam jakiegoś gościa? Mam typ lider sytuacji. W sumie możemy go. Trochę głupio zrobiłem, ale. Niech już tak będzie. Wreszcie nam się fabryki dokończyły. Mamy już 11 fabryk. Nice. Chiny już niedługo będą potęgą światową. Już to widzę. W sumie nawet to widzę, bo to jest prawda, ale. Ale jak sami widzieliście, taka jest przyszłość. Okej, okay, mamy fabryki, więc możemy dosłownie kopalnie robić. Które będą pracować dzień i noc małe dzieci. A my w międzyczasie możemy rozpocząć budowę kolei tutaj. Tutaj szukam jakiś. Okej, okay, jest. Musiałem tutaj odnaleźć się w myślach oraz w tym, co tam było napisane. A w międzyczasie jeszcze sobie to robimy tak, że to będzie piątka. Okej. Okay. Te dwie fabryki, które budują wielką kolej chińską. Okej, okay, Farm Crisis. Ale co jest w Europie? Dlaczego to ma niby nas obowiązywać? Uwielbiam, kiedy coś obowiązuje nas, kiedy tak naprawdę to nas nie obchodzi zbytnio. Okej, okay, ostatnia kopalnia. Coś tutaj jeszcze możemy robić? Chyba nie jest takiego ważnego. Tutaj możemy spróbować porobić. Siły specjalnie nie sądzę, żeby w tej grze jeszcze były jakieś takie dobre. Tutaj motorized infantry zrobiliśmy, to jest ciekawe. Trochę mi się nie podoba to, że to się nie podświetla, ale było czasami, że po prostu gra nie uznaje. To jeszcze wybadamy sobie i zrobimy sobie potęgę pancerną z Chin. Tak, z Chiny będą potęgą pancerną. Raczej on już ma 16 lat. Jakby nie, po prostu nie mogli dać czegoś takiego, że możesz po tym roku zrobić to. To byłoby najprostsze. A tak to muszę czekać na jakiś zapewne event. O, 70 dni? To są 70-tki? Wow. Dobra, jakiś push był w Niemczech. Nigdy to nie jest znakomite, kiedy w Niemczech są pusze. Tak, bitter loss. No, coś mi się wydaje, że pewien pan może tutaj przyjść do władzy. No. Widzicie to? Demokracja. Podoba mi się, że kiedy nie masz argumentu, żeby kogoś uderzyć, to wtedy takie, a Hitler też demokratycznie życzył. Tutaj coś się zepsuło. Tutaj Rur Red Army. A to nigdy nie wygrywa, więc tutaj widzę, że Polska, Adam Ludwik, Polska walczy z Ukrainą. A, ciekawe. Czekaj, czy oni są PSL? Oni mają dosłownie logo PSL. Wiem, że to nie jest, że to nie tylko PSL ma takie logo, ale to jest trochę śmieszne, jak się widzi coś takiego. Tak, i teraz ta super poważna muzyka. Okej, okay, powoli robimy te czołgi. Ale realnie rzecz biorąc, nie sądzę, żeby nam się to udało. Więc tak, mamy Beijing Purge. A, czyli coś jednak zostało i to zostaje do 21 roku. A, to nie jest takie
że mamy ten Farm Crisis, zostaje do 2021 roku. Dlaczego my ciągle dostajemy jakieś kryzysy, jak my dosłownie jesteśmy bardzo mniejszymi ludźmi? I tak naprawdę nie wiem, dlaczego ktokolwiek by chciał nam kryzysy robić. Okej, okay, olimpiada. Rur Red Army zostało obalone. A my tutaj zaczynamy sobie robić kolejne rzeczy. Nasz czołg już powoli tutaj powstaje. O, zapomniałem, że produkujemy nadal te bieda dywizje, dobra. Chodzi mi o to, że my teraz te wszystkie bieda dywizje zamienimy na super fajne dywizje. Więc tak, po pierwsze będziemy potrzebowali 1 000 000 osób, 100 tysięcy karabinów, 8 tysięcy artylerii, a i 68 super equipment, to akurat mamy. No, więc no tak, jak sami widzicie. Znowu bierzemy się do pracy, panowie, hej. Tak, nie mamy stali w ogóle. Tutaj wszystko zrobiliśmy takiego ważnego, więc mogę dokończyć. Tutaj mam jakieś... co tutaj możemy to podrobić, dlatego że to bardziej nam się przyda. Rollability w tej drugiej części tego drzewka nie mam, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego nie ma tej drugiej części. Więc oczywiście możemy produkować te dywizje, tylko z drugiej strony jak mamy je produkować? Możemy w sumie agencję zrobić. Więc zróbmy agencję wreszcie po takim czasie. Zróbmy sobie o wiele lepsze czołgi. Doktrynkę też możemy sobie porobić. I co? No i czekamy, no. W głównej mierze mamy na zielono? Mam przecież minusy. Dobra, nie wiem. Czasami człowiek się zastanawia zbyt mocno nad czymś. Tutaj robimy sobie dalej. Teraz całe nasze badania to będzie po prostu badanie tych całych po prostu rzeczy. Właśnie do czołgów i wyprodukowanie sobie czołgów. Okej, niech tak pójdzie. Po prostu na nas teraz wszystko stać. Jesteśmy zreformowanym państwem, które chce pochłonąć wszystkich swoich sojuszników. Oni mogą nas zaatakować. Realnie rzecz biorąc, chyba nie chcą zaatakować nas, dlatego że mamy dosyć potężną armię. I w sensie z tym, że mamy potężną armię, ale z drugiej strony ta armia nie jest aż tak bardzo potężna. Okej, więc tak. Będziemy oczywiście próbowali tutaj zaatakować Rosję. Bo co innego można zrobić? Jeżeli chodzi o tą produkcję, no to kolej powoli powstaje. Tak, kolej żelazna powstaje. Tutaj jakieś mosty są. Tutaj widać w pewnym momencie, kiedy jest o wiele lepszy poziom niż wcześniejszy. Trochę mnie dziwi to, że aż tak bardzo w Vanillii nie pokazali tego. Bo widziałem tą grafikę tego właśnie, teksturę, o, to lepiej będzie wam mówiło, tego jak to wygląda. To naprawdę pomiędzy 2 a 4 poziom naprawdę trudno zauważyć w teksturze różnicę. Więc ja się dziwię właśnie, że dlaczego tak słabo im to wszystko idzie. 1300 dni, dobra, i tak mamy. Zanim pójdzie dorośnie, no to minie trochę czas. Dobra, dosłownie nie mam nic co do zrobienia, bo Pui musi mieć 16 lat, żeby później to zrobić. Po czym mamy decyzję, po czym w ogóle kolejne rzeczy, więc tak naprawdę przez większość czasu nic się nie będzie działo. Więc póki nie się nie stanie, póki Pui nie będzie mieć 16 lat, w ogóle sprawdzę, kiedy on ma 16 lat. Pui. Okay. Urodził się w 1906 roku, 7 lutego, 16 plus 6, 22. Dobra, czyli jeszcze rok muszę poczekać. Dobra, więc widzimy się za rok. Nie, widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie za rok. No to, cześć!